Zatem, moi mili państwo, wracamy do Modern Tale. Tales, czas postępu. Zdaje się, że naszej bohaterce udało się dojechać do Szwajcarii. Dobrze? Kojarzę? I jest to spokojny zagątek Szwajcarii. Być może znaleźliście już znak atomu. Ja już go znalazłem, dam wam szansę, żeby się trochę wykazać. A w międzyczasie, a zobaczcie. Mamy chorągiewkę szwajcarską. Jaki zbieg okoliczności? No i proszę. Cyferka 9 nam się przytrafiła. Brakuje dwóch części górnego herbu. No, jest, słuszna jest to uwaga, niewątpliwie. O kurde, Worgen jak zauważył. Na dachu, faktycznie jest na dachu. Właściwie należałoby powiedzieć na dachu, na prawo od iglicy, bo zobaczcie ile tu jest dachów. Muszę was nauczyć precyzji wypowiedzi. To jest bardzo ważna rzecz, nie żebym się popisywał. Mojego syna też uczę tych rzeczy. Ale to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli w kontaktach ze streamerem, nie? Musicie być bardzo precyzyjni, bo streamer to widzi mnóstwo informacji i tylko te, które są naprawdę jasne, wyłapuje, nie? Więc kto mnie tu oskarża o to, że grałem? Ci wszyscy, którzy byli dzisiaj ze mną na rozwiązywaniu łamigłówki z trzema kołami, zielonym, żółtym i fioletowym, wiedzą, że na pewno w to nie grałem. No dobrze. Zatem, żeśmy umieścili chorągiewkę, miasto w Szwajcarii na pewno się lepiej w związku z tym czuje. Jurczakowski, hey, dziękuję. Mamy nową legendę! No proszę, kapelusz. A, proszę, 29. 9 czy 6 bardziej pasuje. Zamknięte. Naprawdę powinnam wchodzić do pierwszego lepszego domu? Może nie. Może faktycznie. Porozmawiamy z panem Rynek. Hello, you're Emily, aren't you? My name is Jacob. Surprised? Your father told me about you and showed me a picture. You know my dad? I'm looking for him. He disappeared and he's in danger. I haven't seen him for a few months. But yesterday I saw the lights on in his house. Maybe he is back. It's a big house in the square, Harthof 26. Wait, I have a request. The wind blew my head away. If you find it, please bring it back to me. Oczywiście, już ci przynoszę kapelusz, proszę bardzo. My head. Thanks. By the way, I have a package for your father. Now, where is it? Please tell me, do you know my father well? I didn't know he had a house in Switzerland. I know he is a scientist and sometimes works here. He's a good man. It must be in my shed in the port, but I can't find the key. Here it is. I mean, the package, not the key. I still have to find the key to my shed. There are a lot of useful things in there. Take it. Okay. Mamy paczkę. Co to za patyczek? No proszę, bambus. Za wysoko, nie dosięgnę. Och, Emily, Emily! Co my tu mamy? Jakieś rybki, takie rybki. O! Te przynęty muszą być bardzo popularne. Zostało ich niezbyt wiele. Tu nic nie mogę zdjąć na razie. Spokojnie, wyjdziemy sobie. Dużo miejsc, które... Tu jest dużo miejsc, które możemy sobie przeszukać. Nie od razu wszędzie muszę robić dokładnie to, co... Hak. Tu chyba powinien wisieć jakiś kluczyk. Dziura jest zbyt wąska, żeby zmieścić tam rękę. Głowa tłuczka do mięsa. Tu chyba nic więcej nie wymyślę. A czy udało wam się znaleźć tutaj znak atomu? W tym miejscu, moi drodzy? Bo ja widzę, od razu znalazłem. Znaczy, od razu znalazłem, jak o tym opowiedziałem. Dam wam chwilę na przemyślenie tego pytania. Grasz w takie same gry jak moja babcia, autentycznie. No, ja mówiłem wcześniej, że to jest gra dla pań starszych. Dobrze, dobrze, dobrze piszecie, ale więcej precyzji. Na lewym czosnku, po prawej stronie głowy pana tutaj. To byłaby słuszna uwaga.
Kocham każdego na czacie i ciebie, Roki. Bardzo się cieszę, surykatka. To nie jest cebula. Sam jesteś cebula. O Boże, co to za młodzież współcześnie w tym kraju, że nie odróżniają cebuli od czosnku. No po prostu, nie wierzę. A na wiszącym czosnku bardzo to była cenna uwaga. Zatem mamy znak odnaleziony. I still have to find the key to my shed. There are a lot of useful things in there. Co sądzę o służbach, o studiach wojskowych i ogólnie służbie w wojsku? To jest bardzo ciekawy pomysł, ale wiesz co? Rusza się dokładnie jak w jednym z sekretnych zamków mojego taty. Jest i kluczyk! Aha! Uważam, że to jest zacny pomysł, takie studiowanie. Kurde. Nie mam pojęcia, jak je ustawić. Dobrze, dowiemy się być może gdzie indziej tego. Dobrze, zobaczymy. Jakie to są możliwości jeszcze interesujące. Świat nauki. Młody student fizyki Albert Einstein otrzymuje honorową odznakę Alfa na Uniwersytecie w Zurichu. Dobrze. W oś brakuje kółka. Kto ukradł kółko? Ale to nieważne, to nieważne. Czy coś tutaj jeszcze, jakaś atrakcja się przytrafiła? Okej. O Jezu. Słuchajcie, widzę, że ciągle się pojawiają jakieś pytania. No, musicie wziąć pod uwagę, że Radio Rock się skończyło. Więc tym razem skupiam się trochę bardziej na nagraniu. Więc nie będę czytał takich dużych pytań, ale zachowajcie te pytania dla siebie, ja z wielką przyjemnością na nie odpowiem. W przyszłości. Znaczy przy innej okazji, o tak. No już sprawdźmy w takim razie, jak wygląda sytuacja w porcie. Tato! A nie, to nie. What is that glass construction on the lake? It's Zeppelin's hangar. He's building an airship. Can you imagine that? I can imagine quite a lot. I'm Emily. And you? I'm Albert. I'm studying science in Zurich. The bobber is moving! Where's my landing net? Please hand it to me! Serio? Tutaj brakuje urwanie głowy z tymi rybkami. Czemu mam mu podać pobierak? No, utknęło. Może gdybyś spróbowała czymś podważyć. No nie mam czym podważyć. Serio? Muszę mu podać podbierak? Nie widzę tu podbieraka nigdzie. Tu też nie widzę. Za bardzo. Aha! Dobrze. Spróbujmy użyć tego tutaj. O nie, to nie zadziałało. Ale w zasadzie co to jest? Kolego, trzymaj tę rybkę, trzymaj ją, a ja muszę się gdzieś wybrać. Czy moi drodzy państwo znaleźli już znak atomu na tym obrazku? Ja muszę się przyznać, że jeszcze się nie przyglądałem, więc nie jestem pewny. Wydaje mi się, że nie widzę. A, już znalazłem. No to kurde, nie będzie łatwo opisać to miejsce, w którym się znajduje ten znak atomu. Ale zobaczymy. Po prawej stronie nad głową Alberta, niedaleko wyciągarki. Doskonale, Atunis, od razu widać, że to subskrybent. Tak jest. Znajduje się tutaj. Ja powiedziałbym na końcu pomostu za czerwoną chatą. Na lewo od stodoły. Jak stodoła? Jaka stodoła? Gdzie stodoła nad wodą? Potrzebuję jakiejś łodzi, żeby się tam dostać. Gołąb zjadł. Dobrze, no proszę. Muszele. I klucz. Oh, it's a key to my port shed. Keep it. If you need anything from the shed, just take it. No dobrze. Wróćmy tu. The bobber is moving. Where's my landing net? Please hand it to me.
A widziałeś gdzieś ten pobierak, gościu? Podbierak, pobierak? Dobrze, może tutaj będzie, bo mamy kluczyk do tego miejsca. I tam może być wiele ciekawostek, na przykład podbierak. O, rany boskie, ile tutaj jest... Ileż tu jest rzeczy? Ileż tu jest fantastycznych rzeczy, które można przeszukać? No dobrze, leżak jest. Może jest gdzieś tutaj... Jest leżak, proszę bardzo serdecznie. Mapa. Ość. Wędka. Luneta. Czy ktoś widział lunetę? Dzwonek. Nie interesuje nas. Jemioła. Czyżby tu chyba jest luneta? Jest krab. Również. Jest mewa. Sieć rybacka. Proszę was bardzo serdecznie. Marynarka. Jak najbardziej. Krabów jest aż 3. Znalazłem już 2 kraby. I jest i 3 krab. Mój Boże, co za spostrzegawczość. Został także koszyk nam gdzieś tutaj. Koszyku drogi. Koszyku drogi. To są koszyki, nie? Ale to nie są takie koszyki, które nas interesowałyby być może. No, to jest jakiś obrazek, portret. To jest wiaderko. Znaczy to jest... Nie, co ja mówię, wiaderko? Miałem na myśli, że to jest... Beczka. Beczka, chłopaku. Beczka. Więc koszyk nam jedynie pozostał do znalezienia. To jakiś koszyk? Tu jest koszyk. To jest taki zwykły koszyk. Przecież to jest skrzynka, nie koszyk. Dobra, mamy sieć rybacką. No nie dam ci podbieraka, ale może ty podbierzesz. Nie do końca o to ci chodziło, tak? Albercie drogi. No dobrze. Ja widziałem tutaj coś takiego, co mogłoby nas zainteresować po lewej, ale nie jestem pewny. Mamy nową legendę! Macieszyn. Witam. Witam cię, Macieszyn. Wśród subskrybentów. Co to jest ten bambus? Mógłbym podbierak z tego zrobić. W zasadzie. Namówiony? Namówiliście go, jak się cieszą, kurde. Namówiliście kogoś, żeby wydał, zmarnował na mnie swoje pieniądze? Mój Boże. Dziękuję, jesteście najlepsi. No dobrze. To jest sprawa, której nie załatwimy tutaj. Być może trzeba by się do portu udać z powrotem. Sio Pigeon! Pigeon! Wody nie wybiorę. Co my tu mamy? Brakująca dulka. Chyba sobie sięgnę po sugestie. Zamknięte, no tak. Ta skrzynia jest magnetyczna. Przyciągnęła te obciążniki sieci rybackiej. Co? Ta skrzynia jest magnetyczna. Przyciągnęła te obciążniki sieci rybackiej. Coś mi tu nie pasuje. Dostałem sugestię, ale powiedziałbym szczerze, że ta sugestia jest... Znacznie jest... Dobra, mamy łopatkę. Nie za bardzo mam pomysł, co z łopatką zrobić. Pełno w niej wody. Szufelką tego nie wybiorę, ale wypadałoby sprawdzić chociaż. O, shit. A jednak. No to był strzał w ciemno. No i proszę. Już prawie mamy podbierak. Ale co, tak tutaj to zainstalować? Połączyć? Tylko jeszcze jakiegoś patyka potrzebuję, to jest jasne. Dobra. Już mam pomysł. Mam pomysł. Kolejny. Bo tu widziałem coś takiego. Może sięgnę tym. Aha! Geniusz!
Jest podbierak. Proszę bardzo. Wonderful fish. Do you want it? I'm not sure. I'm a scientist, not a housewife. A female scientist? Like Marie Sklodowska-Curie? Maybe we could spend some time together. Maybe later. I'm looking for my father. He's in great danger. Give the fish to my uncle, the shopkeeper. He will help you. He knows everyone in town. No dobrze. Dostałem rybę. W ogóle to jestem... Zastanawialiście się kiedyś nad... Housewife to jest taki bardzo ładny wyraz. On nie ma negatywnych konotacji. Natomiast kura domowa to bardzo niedobrze. Kura to nie jest mądre zwierzę, prawda? Więc mówienie o kobiecie, że jest kurą domową, jest strasznie negatywne. Okej. Okay. No dobrze, no mamy rybę, no. Tutaj można by jej głowę urwać i wsadzić tu, ale wątpię. No dobrze, zastanówmy się. If you need anything from the shed, just take it. No, w zasadzie wziąłem wszystko, co było do wzięcia. Stamtąd. No dobra. Właściwie tak, muszę się zastanowić, co ja potrzebuję. Potrzebuję się tutaj dostać. Żeby się dostać, trzeba znać kod, nie? Może. Sprawdzimy jeszcze, tu już nie mogę sprawdzić. To jest oczywiście ciągle poza moją kontrolą. Zrobimy tak. Ale rybę. It's alive. It's from Albert, isn't it? He's a student. I'm proud of him. And what about your father? Have you been in his house? I'm afraid he's not there. The house is locked. Strange. I'm sure I saw the lights on there yesterday evening. By the way, I borrowed this book from your father. No dobrze, pożyczył książkę. Nożyk. Ciach, ciach. I zaraz będziemy widzieli więcej. O nie. Kolejna zagadka. To mi wygląda na kod do sejfu. Okej. Okay. Dół, góra, środek. Okej. Okay. Lewy, dolny i górny. Otwiera się przy pomocy symbolu nieskończoności. No tak, tylko że na razie symbolu nieskończoności nie mamy. Wydawać by się mogło. Czy to nam cokolwiek sugeruje? Tutaj mamy... Zaraz zobaczymy. A, proszę. Pozycja pierwsza. No dobrze. No. Dobra. Teraz... I to jest pozycja dolna. Okej. Okay. Trzeba zacząć od góry. Dobrze. Zaraz. Dobrze zrobiłem? Nie, przepraszam. Dół, góra. Coś mi się pomyliło. Dół, góra. Okej. Okay. Jej! Jesteśmy w domu. O kurde, jaki kominek miał elektryczny. Skubaniec. Dobra, szachy. Zegarek. Zegarek z grawerowanym skrzydlatym Z. Dziwne. Nie podniosę go. Nie podniosę go, ponieważ łańcuszek jest przywiązany do figurki. Sterowiec Ferdinanda Zeppelina jest prawie gotowy. Twórca wynalazku mówi, że wkrótce rozpocznie elektrolizę wody z jeziora, żeby wypełnić sterowiec wodorem. Kurde, jaka nauka ważna. Tak. Brakuje białego króla. Puste miejsce. Może jeszcze jednej sowy brakuje. Tak czy inaczej, zaraz, przyjrzyjmy się uważnie tu temu, tu już więcej. Tak, brakuje białego króla.
No dobrze, moi drodzy. Szukacie atomu, zakładam. Ja już wiem, gdzie jest atom, ale możecie śmiało pisać. O! Proszę, proszę. Brakuje tu książki. Może to... O, to trzy rybki. Ach, musi być bardzo, bardzo dokładnie. Dobrze, ktoś napisał. Przy kominku pod głową lwa po jego prawej stronie. Doskonale, Mikam. To jest właśnie tutaj. Proszę. Jakie postępy czynimy w komunikacji? To jest jakiś pogrzebacz. Tutaj jest chyba coś odczepione. Coś blokuje gniazdko. Nie mogę podpiąć kabla. Sprawdź tutaj. Nie do końca to chodziło. Trzeba to jakoś wyjąć stąd. Ale to pędzetą jakąś czy czymś takim delikatnym. Co my tu mamy? Co to jest? Rzutnik filmowy. O, może obejrzymy jakiś film. Ciekawe, co tatuś oglądał, jak mamusi nie było w pobliżu. Dobra, wycofajmy się stąd. Mamy kilka możliwości jeszcze gdzieś tam po drodze, nie? Po pierwsze tak, warto by chyba było przyjrzeć się temu tutaj. Przynęta na... Aha, musimy znaleźć trzy przynęty na ryby, żeby tutaj zrobić to wszystko. Dobra. Tutaj w tej chwili to nie jest koniecznie nam potrzebne. Zobaczmy sobie na mapę. Jesteśmy tutaj. Jest kilka miejsc, które mogą nas zainteresować. Sprawdźmy sobie jeszcze raz dom ojca. Tu nic nie wyciągnę. No dobrze. Czy coś mi jeszcze pozostało do przyjrzenia się? Książki i tak dalej, i tak dalej. Wybierzmy się do portu. O! Good day, miss. Good day, sir. Are you Ferdinand Zeppelin? I heard about your airship. My name is Emily Patterson. Daughter of Professor Patterson. I'm dazed and confused. I was just looking for your father. Do you know anything about him? I'm looking for him too. No, we had some communication breakdown. I hoped he would be at his house. Please let me know if he comes back. And come to visit my airship, of course. No jak uroczo. O, no to płynął. Chciałem sobie tutaj sprawdzić coś. Wiosła nie podniosę. To mnie interesuje. Może? Aha! Jakieś śmieci, śmieci. O, proszę. Kolejny haczyk. O! Takie coś też już widziałem gdzieś po drodze. I zepsuta lornetka. Dobrze. Albercie. You're lucky. Zeppelin invited you to visit his airship. Fajny akcent, taki pewnie szwajcarski. No dobrze. Dobra. Zapomniałem o jednej rzeczy ważnej. Mamy już sowę. Aha. Jest brakująca książka, ale pewnie to nie jest jedyna. Profesor Patterson. Wyślemy odznakę Gamma w zabezpieczonej paczce. Jestem trochę zaskoczony pomysłem używania ich jako kluczy. Przy okazji zdecydowaliśmy się przyznać odznakę Alfa studentowi z Zurichu, Albertowi Einsteinowi. Jego obliczenia dotyczące masy i energii są bardzo interesujące. Einstein tam, kurde, ale nasza dziewczyna ma wpływ na całą rzeszę naukowców, projektantów mody i tak dalej. No, ciągle jeszcze brakuje nam. Jakob ma serię książek z tej serii. Pożyczył ją od mojego taty. Tak jest. Pogadajmy z Jacobem o tej książce. I borrowed this book from your father. To teraz oddaj. You said this book was from my father. Do you? It's probably unimportant, but Zeppelin asked about your father. Never mind. Take the book. Dziękuję bardzo serdecznie za książkę. Przyjrzyjmy się jeszcze dokładnie tutaj. A, co to za szpikulec? Okej. To jest odznaka Gała. To damy Albertowi, pewnie się ucieszy. Ale może się uda tą odznaką tutaj... Och, szkoda, że szpileczka nie pasuje.
Dobra, sprawdźmy ten mebel. Ups. Oj! Ojej! Ojej, nie działa! No dobrze. Och. Co za srogie rozczarowanie. Czy to jest jakiś klucz? Ja chciałbym teraz je wyciągnąć wszystkie z powrotem. Awerny świat. Przywróć to do stanu pierwotnego. Zacząłem wciskać jak szalony. Zaraz, zaraz. To się jakoś łączy? Czemu teraz po trzy już wchodzą te? Dobra, mniejsza z tym. Jest i znak nieskończoności. No dobrze. Znak nieskończoności na skrzyneczce. Aha. Wciąż zamknięte. Powinnam sprawdzić te narożniki. A jak? O kurde, magia. Symbol gamma. Tu są symbole. Nie? Brakuje. Alfę widziałem u Alberta. Dobra, trzeba by najpierw to gniazdko wyciągnąć. Ale to mam kilka rzeczy, które mogę zrobić. Po pierwsze, zauważyłem tutaj pewne podobieństwo. O kurde, jest i głowa ryby. Doskonale, doskonale! Emily! You're Albert Einstein, aren't you? I need your help. Yes, I am. What can I do for you? I need your Alpha badge. I'm almost certain it's the key to my dad's laboratory. My badge is a key? Impossible. It's an honorable scientific distinction, not a key. Show me this laboratory. I'll go with you. O nie, skończyła się woda. Co ja teraz zrobię? No dobrze, Albert. Jak chcesz ze mną iść, to twoja sprawa. Ale grożą ci wielkie niebezpieczeństwa. Zablokowane. Muszę to czymś wyważyć. Może spróbujmy to podważyć. Ojej. Niedobrze. Co my tu mamy? Dobra. Tu się nic nie da podnieść. Aha! Pęsetka! Tutaj trzeba by mieć drugą rybkę chyba, żeby to wpasować. O rany, ile tu jest różności. Dobra, dobra, spokojnie. Czyli to można już... O kurde, jakie to fajne. Jest i magnesik. Dobra, mamy magnes. Czy coś tutaj jeszcze mogę rozsądnego zrobić? Dobra, Albert, chcesz ze mną iść? Twoja sprawa, twoje ryzyko. To tu jest laboratorium. You were right. My alpha badge will fit there, but I'm confused. It's not easy to get this award. I don't quite understand why I was given it. There are three other badges of this kind. Beta, Delta, Gamma, and I've never heard of one person having all of them. By the way, do you see those engraved magnetic field lines? I think you'll need a magnet too. All right, take my badge. Dziękuję. Pierwsza randka. Ojej. O rany boskie. To będzie potrzebne przy projektorze chyba, nie? No dobra, tu mamy już trzy rybki, więc spoko. Ale zajmijmy się tym ciekawym elementem. Nie do końca o to chodziło?
O, jestem rozczarowany mocno. Dobra. Kurde, nie mogę tego wsadzić, póki to... Jak to, pęcetka właśnie pęseta? No tego szukałem właśnie. Chyba nie, powinno spróbować czegoś innego, ale czego? No dobrze. Czas pokaże. Albert, poczekaj. Bądź cierpliwy. Lupa z lornetką? Myślicie? Nie, to nie działa, to nie jest takie proste. Dziękuję za wskazówkę, ale to... Kiedy znajdą się dwie rzeczy, które można użyć, to ten minus zmienia się na plus. Więc pomysł jest dobry, ale trzeba by lupę zrobić dokładnie. Najpierw to. No, we właściwych miejscach powiesić przynęty. No dobra. Spokojnie. Chyba mamy dobry kierunek, nie? To jest grubasek, wisi tutaj. Tutaj łódź podwodna, tutaj rekin. Aha! Zatrzymać czas.